Witajcie ponownie. Widzieliście, rano wyświetliła mi się informacja o dostępności nowych map do mojego radia RT6 w DS5. No i wchodziłem na stronę tą oficjalną i tak z pozoru wyglądało, że są dostępne tylko bazy fotoradarów. No ale sobie trochę pogrzebałem. No, ktoś wrzucił mi w poprzednim filmie informację, że na jakiejś francuskiej stronie można ściągnąć mapki, z tym, że tam jest wysoka opłata, bo jest to jakiś serwis typu Chomikuj, z tyle, że francuski, nie pamiętam, 14-15 euro. Trzeba opłacić opłatę abonamentową, potem nie wiadomo, jak będziemy z karty ściągać, więc poszukałem trochę więcej. Okazuje się, że na Chomiku też jest użytkownik Adam300, na ten moment jedyny. Słowa kluczowe, jakie trzeba wpisać, to RT6 i V119. Także ściągnąłem tą mapkę, czy raczej tam zestaw mapek. Zaraz zatkniemy pendraka. Już jedną zainstalowałem. Op. No come on. Wetkniemy go. Oczywiście USB. Zawsze w złą stronę się wtyka za pierwszym razem. Dobra, poszło. Po chwili powinno nam się wyświetlić. No i co? Powinno, nie powinno. Powinna się wyświetlić informacja o aktualizacji. Chyba, że będzie trzeba go przeresetować, ale może spróbujmy. Setup. Nic się nie dzieje, nie setup, tylko ten nawigacja. Navigation, map management i mapping i updating. I jak możecie zobaczyć, wgrałem sobie na razie Northern, Western, Eastern Europe. Wszystkie te poprzednie 2021-2022. A tutaj, jak zaraz zobaczycie, 2022-2023. Także nie kłamali. Jakbyście chcieli, to no nie będę wrzucać wam linka, no ale tak jak wam pokazywałem, Adam 300 na Chomiku spokojnie można spróbować ściągnąć i zainstalować. I na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce.